Witajcie, nazywam się Marta Kuszyńska. Dzisiaj będzie o biznesie, a dokładnie mój subiektywny przegląd cech, które bardzo przydają się właśnie przy prowadzeniu własnego biznesu. Zapraszam. Pamiętajcie, że ja mówię o prowadzeniu biznesu z perspektywy osoby, której biznes jest połączony z twórczością. I to troszeczkę zmienia postać rzeczy, dlatego u mnie na pierwszym miejscu, jako coś, co jest najważniejsze przy prowadzeniu własnego biznesu, to jest pasja. Pasja do tego, co się wykonuje. Oczywiście może to się przenieść na wiele branż, praktycznie wszystkie, bo mamy pasjonatów oczywiście w każdej dziedzinie właściwie. Ale dlaczego to jest takie ważne? Oprócz tego, że to sprawia, że to, co wykonujemy, ma dużą wartość, po prostu wkładamy to swoje serce, swoje zaangażowanie, wszystko co najlepsze, to pasja jest w stanie utrzymywać naszą determinację, nasze przekonania przy tym, co robimy, nawet w sytuacjach bardzo trudnych, które w biznesie się szalenie często zdarzają. Oprócz pasji, tak jak już wspomniałam między słowami, wytrwałość, determinacja jest kluczowa. No i cierpliwość, tak jak powiedziałam, czyli to, żebyśmy się za łatwo nie poddawali, to, żebyśmy potrafili poczekać, to, żebyśmy byli konsekwentni, bo wydaje mi się, że i wiele karier zawodowych pokazuje to, że czasami naprawdę trzeba czasu. Niektóre biznesy, oczywiście my często widzimy takie przypadki, bo one są takie, wiecie, filmowe, że chce się je oglądać, chce się na nich skupiać uwagę, ale takich przypadków jest bardzo mało, takich szybkich karier. Zazwyczaj kariera zawodowa buduje się powoli. To są krople drążące skałę. Dlatego właśnie wytrwałość, determinacja i cierpliwość są niezbędne. Gdy ktoś mnie pyta, jaka cecha charakteru jest kluczowa w prowadzeniu firmy, w prowadzeniu działalności, to powiedziałabym, że umiejętność podejmowania decyzji. Słuchajcie, każdego dnia podejmuję dziesiątki różnorakich decyzji, od bardzo błahych do bardzo poważnych, od wyboru guziczka do mankietu, po wybór lokalu w centrum handlowym. I każda ta decyzja jest właściwie równie ważna, wiecie o co chodzi. I tak naprawdę trzeba mieć łatwość taką też w szybkim reagowaniu, w szybkim podejmowaniu decyzji, bo jakbym każdą decyzję, tak wiecie, dzieliła włos na czworo, to rozbolałaby mnie głowa i na pewno straciłabym bardzo dużo czasu. Więc to jest bardzo ważne. Jeśli macie problem, żeby wybrać danie w restauracji z menu, to zastanówcie się kilka razy, zanim zajmiecie się własną działalnością. A kolejną rzeczą z tym związaną, to jest wzięcie odpowiedzialności za własne decyzje. I wiecie, w takim pozytywnym sensie, czyli w takim dojrzałym, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie wyciągnąć jakieś wnioski i na przykład nie popełniać tych samych błędów. A w biznesie to jest bardzo ważne. Ja znam bardzo dużo osób i takich firm, które po prostu mam wrażenie, że w ogóle nie analizują trochę swoich decyzji. Czasami nie przyjmują też feedbacku, nie potrafią wdrożyć jakby pewnych naprawczych zachowań. Tak? To nie jest łatwe, bo my generalnie jesteśmy raczej od dziecka uczeni unikania odpowiedzialności. A tak naprawdę tylko jak weźmiemy właśnie na siebie odpowiedzialność, to jesteśmy w stanie się rozwijać, wyciągać wnioski właśnie, a jeśli wyciągamy wnioski, to jesteśmy w stanie coś zmienić. Kolejna rzecz to jest feedback. I tutaj mam postawę pół na pół. To znaczy, z jednej strony musimy być otwarci na przyjęcie feedbacku. To się naprawdę czasami bardzo, bardzo opłaca. Ale z drugiej strony ten feedback jest tak różnorodny i nie zawsze adekwatny do nas, że musimy umieć też go przesiać. To znaczy umieć wziąć to, co nam się może przydać i odseparować to, co tylko nam namąci w głowie. Ja na przykład bardzo lubię feedback od moich klientek. To jest dla mnie absolutnie niezbędny feedback, szczególnie taki, który właśnie stanowi jakieś uzupełnienie na przykład do tego, co uważam. Oczywiście super jest słuchać potwierdzenia swoich przekonań, tak, że jakiś ciuch, który zaprojektowałam z takim zamysłem, spełnia dokładnie te funkcje i dokładnie tak jest odczytywane. To jest super. Ale czasami klientki mi mówią, że tak było na przykład w przypadku koszul boyfriend, bardzo fajne, poprosimy czarną. Tak? I rzeczywiście ja wcześniej nie myślałam o tej bluzce w czarnym kolorze, ale jak tylko ją wprowadziłam, to okazało się, że te wszystkie dziewczyny, które miały białe bluzki, zakupiły sobie czarne i pozostałe również. Nagle się okazało, że ten produkt wyszedł świetny, więc ten rodzaj feedbacku jest dla mnie nieodzowny. Natomiast jest też bardzo dużo wuj złotych rad, cioć złotych rad, czyli takiego feedbacku, który czasami nawet z dobrych intencji wynikających,
Ale pamiętajmy, że każdy z nas ocenia daną sytuację i radzi przez pryzmat siebie. Co to oznacza? To, że coś sprawdza się w jakimś biznesie czy dla kogoś, w ogóle nie oznacza, że sprawdzi się dla nas. Niestety, pewne sytuacje musimy doświadczyć na własnej skórze lub też ocenić sami, subiektywnie, jak my się z tym czujemy, bo takie, wiecie, oddawanie się bezrefleksyjnym radom jakichś ludzi może doprowadzić naprawdę do upadku biznesu. Tak, bo uwierzcie mi, że każdy ma dla Was setkę złotych rad, a tylko tak naprawdę my wiemy, co się sprawdza w naszym biznesie, bo znamy siebie, znamy nasz biznes. Jeśli prowadzimy go, tak wiecie, całym sobą, no to doskonale wiemy, co się u nas może sprawdzić, a co nie. Ja prowadzę swój biznes bardzo intuicyjnie i powiem Wam szczerze, że większość decyzji, które podejmuję w zgodzie ze swoją intuicją, są dla mnie dobre. Zwykle te decyzje, które podejmowałam na podstawie rozumowego podejścia do tematu, okazywały się porażką. Oczywiście nie traktuję ich jako porażkę, bo właśnie to jest ta zasada też odpowiedzialności, że każda decyzja, każda jakaś konsekwencja to jest po prostu lekcja i informacja zwrotna, którą musimy doświadczyć sami dla siebie. Ale rzeczywiście, ponieważ ja mam bardzo takie emocjonalne podejście do mojej firmy, do mojego biznesu, to kiedy kieruję się emocjami, zazwyczaj dobrze na tym wychodzę i wiele osób przez cały okres prowadzenia mojej firmy spotkałam się z taką krytyką takiej postawy, że jak to, że przedsiębiorca, osoba prowadząca firmę powinna być taka bardziej bezwzględna, po co te emocje i tak dalej. Słuchajcie, każdy niech sobie będzie jaki jest. Moim zdaniem jest miejsce na wszystko i dla każdego. Ja preferuję taki styl, bo taka jestem po prostu. Nie potrafię jakby rozróżnić siebie spoza firmy i w firmie. To jest cały czas ta sama osoba, więc już z tym nie walczę. Uważam, że mi się to sprawdza. Przede wszystkim ja się z tym dobrze czuję i to jest najważniejsze. Dlatego też intuicja to jest coś, co bardzo staram się rozwijać. Bardzo staram się słuchać właśnie mojego wewnętrznego głosu, mojego organizmu, mojego ciała, bo czasami moje ciało już reaguje od razu. Tak mam na przykład, jak wejdę do jakiegoś wnętrza, tak? Albo jak poznaję jakąś osobę. Gdzieś tam podskórnie czasami coś nam podpowiada. Wiem, że to jest trudno nazwać i tak trudno określić, ale wiecie co, moim zdaniem to jest takie narzędzie, które możemy rozwijać i ono się z doświadczeniem, właśnie z nabywaniem różnych takich sytuacji, z poznawaniem ludzi, świata i wszystkiego, ono się może rozwijać. Więc stawiam na to, bo po prostu to mi się zazwyczaj opłaca. To, co właściwie jest podstawą mojego biznesu i mojego życia generalnie, wydaje mi się, to jest wsparcie. Pod każdym względem. Przez te wiele lat przekonałam się, że bez ludzi, bez wsparcia mojej rodziny, moich przyjaciół, wiele razy po prostu się poddała, wiele razy byłam w sytuacjach, w których po prostu nie było innego wyjścia, jak tylko odwołać się właśnie do jakiegoś wsparcia z zewnątrz, więc czuję się bardzo szczęśliwa z tego powodu, że właśnie mam się do kogo odwołać, że mam kogo prosić o pomoc i nie mam z tym żadnego problemu, nie nadużywam tego nigdy, ale są takie sytuacje, że po prostu nie poradzimy sobie sami. Bardzo ważne jest, żebyśmy w tych trudnych momentach po prostu mieli się do kogo zwrócić, chociażby żeby pogadać, a czasami po prostu, żeby najzwyczajniej w świecie pożyczyć pieniądze, tak? Bo to jest biznes. Więc generalnie pamiętajmy o tym, że po prostu wsparcie i dbanie właśnie w związku z tym o tą grupę wsparcia, również w momentach bardzo dobrych, jest bardzo ważne, bo my często o tym zapominamy, kiedy nam się powodzi i jest fajnie. Natomiast ja staram się cały czas gdzieś tam tą moją grupę wsparcia prywatną pielęgnować, dopieszczać, bo wiem, jak to jest ważne dla mnie w momentach dla mnie kryzysowych. Wtedy pierwsze, co robię, to sięgam po telefon, dzwonię, spotykam się, potrzebuję tego kontaktu. Bez tego na pewno nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem. Dla mnie biznes to możliwość realizowania siebie. To możliwość tworzenia. To możliwość rozwoju osobistego. To możliwość poznawania super ludzi i przeżywania szerokiego spektrum emocji. To coś, co naprawdę daje mi ogromną satysfakcję. Ale jest to też bardzo trudne i wymaga naprawdę pewnego właśnie zestawu cech, który pomoże nam w tych codziennych sprawach. To jest tak jak w życiu, zawsze jest to jakiś, wiecie, bilans plusów i minusów. U mnie zdecydowanie ten bilans jest na plus i tego się trzymam.
U każdego będzie inaczej, ale myślę, że te cechy, które wymieniłam, te zasoby, które wymieniłam dzisiaj, to jest taki przegląd tego, co ja uważam za kluczowe w biznesie, czym ja się kieruję, co mi bardzo pomaga. I mam nadzieję, że może zainspiruje Was do jakiegoś wglądu w siebie i na przykład odpowiedzenie sobie na pytania, czy to jest po prostu dla mnie, bo prowadzenie biznesu nie jest dla każdego. Kiedyś były takie, pamiętam, kolaże, 4 zdjęcia i na każdym było wyobrażenie o czyjejś pracy. Co myślą moi rodzice, co myślą moi rówieśnicy, co myślę ja, a jak jest naprawdę. I myślę, że to jest zabawne, ale wiele jest w tym prawdy. Dlatego o tym mówię, że biznes naprawdę nie jest dla każdego. To jest duże wyzwanie. Naprawdę dużo jest spraw na głowie i trzeba móc to udźwignąć, ale równocześnie daje to naprawdę ogrom satysfakcji, a widok rozwoju własnej firmy jest czymś szalenie przyjemnym. A dzisiaj mam na sobie krótką sukienkę, kopkę z drukowanej wiskozy. Jest to taki druk jasny na czarnym tle. Do tego mamy wstawki z taśmy aksamitnej. Bardzo dziewczęca, urocza sukienka, bufkowe rękawy, rozszerzany dół, na plecach łezka i zapięcie na karku. Link w opisie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.